Gdybym miał wybrać jedno nagranie najlepiej opisujące Ratela miodożernego, to wybrałbym to, zrobione przez przypadkową osobę gdzieś na sawannie w Afryce. Widzimy na nim naszego bohatera w śmiertelnym uścisku wielkiego pytona. Możemy się domyślać, że jeżeli miodożer jeszcze żyje, to są to jego ostatnie chwile życia, bo za chwilę zostanie połknięty przez pytona. Ratel jednak się nie poddaje i próbuje wyrwać się z objęć śmierci, co samo w sobie jest już dość wyjątkowe, bo mięśnie wielkich dusicieli są tak silne, że szybko powodują u ofiary zatrzymanie akcji serca bądź uduszenie. Na miejscu widzimy także oportunistę szakala, który zainteresowany jest kawałkiem mięsa, bez względu na to, czy miałby go stanowić ratel czy pyton. Być może to właśnie on powoduje chwilowe rozluźnienie mięśni pytona, a być może to zasługa samego ratela. Tak czy inaczej, ratelowi udaje się wyrwać z uścisku. Co robi dalej? Czy ucieka? Przez ułamek sekundy wydaje się być lekko oszołomiony, po czym przystępuje do ataku. Raz po raz kąsa węża, aż wreszcie udaje mu się go pozbawić życia. Odgania konkurencję w postaci szakali, po czym zaciąga węża w zarośla, gdzie w spokoju zamierza go skonsumować. Ratel został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najbardziej nieustraszone zwierzę świata. Jaki jest naprawdę? Szalony, nieśmiertelny, a może po prostu sprytny i inteligentny? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Spójrzcie na to nagranie. Dwa ratele są właśnie wypuszczane na wolność w obecności kamer. Kamerzyści, dźwiękowcy i wszyscy obserwatorzy zajęli dogodne miejsca, przegroda poszła w górę i wszyscy czekają w napięciu na zwierzęta. Ratele oczywiście bardzo chętnie pobiegły na wolność, ale zanim to zrobiły, dały jeszcze znać, że jeśli będzie trzeba, to będą o nią walczyć i wszelka pogoń za nimi oraz łapanie ich nie ma najmniejszego sensu. Przekaz ratela jest krótki. Nieważne, że jesteś większy, zostaw mnie w spokoju, bo będę walczył. Opowieść o ratelu w zasadzie należałoby zacząć od tego, że jest on nieduży. Jego wielkość zbliżona jest do kota domowego. A w naturze często musi on borykać się ze znacznie większymi od siebie drapieżnikami, takimi jak lwy, hieny, lamparty, likaony i cała reszta dzikiej afrykańskiej menażerii. Jego najszerszy i główny obszar występowania to Afryka. W takim środowisku walka o przetrwanie jest szczególnie trudna. Każdego dnia można stać się ofiarą większego od siebie drapieżnika, a na swojej drodze często spotyka się także jadowite węże i skorpiony. Krótko mówiąc, życie pośród afrykańskich bestii, zwłaszcza gdy ma się niewielkie rozmiary, nie należy do najłatwiejszych. Żeby tu przetrwać, trzeba maksymalnie wykorzystać każdy swój atut, a najlepiej dołożyć do tego wszystkiego jeszcze odrobinę sprytu. Ratel wdraża to w życie. O tym, że najlepszą obroną jest atak, wiedzą nie tylko ludzie, ale także zwierzęta, a ratel wręcz uczynił z tej przesłanki swoją główną zasadę postępowania. Na tym nagraniu widzimy króla afrykańskiej sawanny, czyli lwa, który dostrzegł szansę na łatwy posiłek w postaci niedużego zwierzęcia i podąża w jego kierunku. Pech chciał, że tym zwierzęciem jest właśnie ratel, który ma najwyraźniej inne plany na dzisiejszy wieczór, niż stanie się czyjąś kolacją. Zwierzę, które zamiast uciekać, odwraca się i usiłuje atakować agresora, zawsze budzi konsternację, bo nie do takiej reakcji przywykły wielkie drapieżniki. Zazwyczaj zwierzęta uciekają przed nimi w popłochu, co jest tylko sygnałem, że należy je jeszcze szybciej gonić. Natomiast jeżeli ofiara atakuje, to najwyraźniej musi mieć ku temu jakieś podstawy. Być może ma kolce, jad albo jeszcze coś innego i lepiej być ostrożnym. Jak to jest w przypadku ratela? Czy dysponuje on jakąś tajną bronią? Tu dochodzimy do kolejnej ważnej kwestii. Odwaga ratela, choć faktycznie trzeba przyznać imponująca, nie wynika tylko z kompletnego szaleństwa, jakby się mogło wydawać, ale ma także pewne całkiem solidne podstawy. Ewenementem w budowie ratela jest jego bardzo gruba i sztywna skóra. Szczególnie na szyi i grzbiecie. Jej grubość dochodzi tam do 8 mm i w połączeniu z gęstym i twardym włosiem stanowi swego rodzaju kamizelkę kuloodporną. Ponoć na grzbiecie i szyi skóra miodożera odporna jest na uderzenia włóczni, a nawet maczety.
Na tym nagraniu widzimy, że Ratel także niewiele sobie robi z gry śpieżo zwierza, którego kolce powodują przecież głębokie i bolesne ukłucia. Nawet gdy jeżozwierz naciera swoimi nastraszonymi kolcami, Ratel nie wycofuje się. Najwyraźniej kolce nie sprawiają mu większego bólu. Jednak konfrontacja pomiędzy Ratelem a jeżozwierzem może mieć znacznie bardziej głęboki wymiar, o czym świadczy to zdjęcie. Co tam się stało? Czy jeżozwierz przeżył? Możemy się tylko domyślać. A zatem skóra Ratela jest czymś w rodzaju kolczugi, którą stosowali rycerze w średniowieczu w celu ochrony przed uderzeniami miecza czy włóczni. Skóra ta, oprócz tego, że jest gruba i twarda, jest także od spodu zabezpieczona warstwą tłuszczu, co sprawia, że jest luźna i ruchoma na ciele zwierzęcia. Dzięki takiej budowie Ratel chwycony za kark przez lamparta czy lwa może wykręcić się ze szczęk drapieżnika i przystąpić do kontrataku. Tutaj dochodzimy do etymologii nazwy Ratela miodożernego, zwanego także po prostu miodożerem, a dawniej nawet pszczołojamnikiem. Ta ostatnia nazwa wydaje się dziś dosyć zabawna, bardzo intuicyjnie opisuje wygląd i upodobania Ratela. Wszystkie te nazwy szczególnie podkreślają jedną cechę Ratela, a mianowicie to, że uwielbia on miód. Z takim upodobaniem miodożer po prostu musi być odporny na ukąszenia. Po pierwsze, pszczołom trudno jest przebić żądłem twardą skórę pokrytą sztywnym włosiem, ale nawet jeżeli im się to uda, to Ratel wykazuje pewną odporność na działanie jadu, dzięki czemu może dłużej znosić atak rozjuszonych pszczół. Ratel dosyć dobrze znosi także działanie jadu skorpionów oraz węży, nawet tak silnie jadowitych jak kobra czy czarna mamba, na które Ratel chętnie poluje. Czasem zdarza się, że silnie toksyczny jad trafia do jego krwioobiegu. Dla tak niedużego zwierzęcia powinno to być zabójcze. Zaobserwowano sytuację, w której Ratel, przypadkowo ukąszony w trakcie ataku na kobrę, zapadał w godzinną drzemkę, po czym budził się i kończył zjadać ofiarę. Jad najwyraźniej nie jest obojętny dla Ratela, ale szybko jest przez niego neutralizowany. Być może znaczenie ma tu fakt, że młode Ratele już na wczesnym etapie życia mają kontakt z substancjami toksycznymi i karmione są jadowitymi zwierzętami. Jednak arsenał obronny Ratela to nie tylko gruba skóra i odporność na jad, ale także należy do niego dołączyć broń chemiczną, podobną do tej, którą stosuje skunks. Miodożer w momentach zagrożenia potrafi strzyknąć w kierunku napastnika silnie cuchnącą substancją, co ma zniechęcić napastnika do ataku. Prawdopodobnie substancja ta wykorzystywana jest przez Ratela także w trakcie plądrowania dzikich uli i ma ona działanie uspokajające na pszczoły. W umaszczeniu Ratela można dopatrzeć się nawet podobieństwa do ubarwienia skunksa. Takie wyraziste, kontrastujące ze sobą barwy, w tym przypadku biało-czarne, bardzo często stanowią w naturze sygnał ostrzegawczy dla ewentualnych napastników. Są łatwe do zapamiętania i drapieżnik będzie unikał ich w przyszłości, jeżeli pokojarzy z nimi niemiłe przygody. Do niewątpliwych atutów miodożera należą także jego bardzo długie i silne pazury, idealnie nadające się do kopania w ziemi oraz plądrowania dzikich uli. Ale mogą być one bardzo pomocne także w trakcie walk z dużymi zwierzętami. Do oręża miodożera należy także doliczyć jego silne szczęki, które potrafią skruszyć nawet twardą skorupę żółwia. Na koniec do tego arsenału Ratela należy dodać jeszcze jedną, łatwą do pominięcia, a na pewno bardzo ważną, o ile nie najważniejszą ze wszystkich rzecz, a mianowicie spryt i inteligencję. Wszyscy badacze tego zwierzęcia oraz osoby mające z nim kontakt w ośrodkach rehabilitacji dla zwierząt są zgodni. Ratel wykazuje wysoki poziom zdolności rozwiązywania problemów, a także umiejętności posługiwania się narzędziami. Krótko mówiąc, jest bardzo inteligentny. Na tym nagraniu widzimy, jak podsunął sobie kontener, by móc dostać się do pożywienia. Takich przykładów świadczących o kreatywności tego zwierzęcia zaobserwowano znacznie więcej. Gdy połączymy to wszystko w całość, to powstanie obraz, co prawda niedużego, ale całkiem dobrze uzbrojonego i przede wszystkim sprytnego i inteligentnego zwierzęcia. Spójrzmy jeszcze na to nagranie. Młody Ratel został pochwycony przez lamparta, znacznie większego i bardzo niebezpiecznego drapieżnika.
Na szczęście dla młodego Ratela w pobliżu była jego matka, która ani chwili nie wahała się, by go ratować. Gdy patrzymy na takie sceny, to myśl o odwadze Ratela nasuwa się sama. Bo przecież to, że Ratel ma grubą skórę oraz inne atuty, wcale nie czyni go nieśmiertelnym. Ratel bardzo często gra wabank nie dlatego, że nic mu nie grozi. On po prostu stara się ocenić sytuację i podejmuje ryzyko. Tak naprawdę ratele bardzo często giną w szczękach lwów czy lampartów. W sieci znajdziemy wiele nagrań obrazujących odwagę Ratela i właśnie te nagrania cieszą się największą oglądalnością. Ale uwierzcie mi, że jest także wiele nagrań obrazujących porażkę Ratela. Nawet pośród tych, które sam zamieściłem w dzisiejszym filmie. Wcześniejsza scena, w której Ratel znajdował się w szczękach Lamparta na drzewie, skończyła się dla Ratela niepomyślnie. Również na tym nagraniu widzimy Ratela, któremu nie udało się wydostać ze szczęk lwicy i który po prostu został zjedzony. Czy zatem Ratel nie zasługuje na tytuł najbardziej odważnego i nieustraszonego zwierzęcia? Nic podobnego. Porażki Ratela tym bardziej świadczą o jego odwadze i nieustraszoności. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć. I'm sorry.